Szybkie podsumowanie, OGN-a na dźwigni, czwarty tydzień. Wczoraj złożyłem zlecenia, jak złożyłem zlecenia, to tak jebło, cała giełda tak jebła, że mi się wypełniło. Jak teraz widzicie, tam jest, mam 24 tysiące chyba 600 tych OGN-ów. Już żadnych zleceń nie mam, wszystkie się z tego zrealizowały. I na minusie jestem prawie 300 dolców, 280, no było w tym tygodniu na plusie, teraz jest na minusie. Tak to jest. I w ogóle powiem Wam, w krypto to... Dlaczego to jest takie trudne? Bo większość czasu będziecie albo na stracie, albo będzie Wam szło tak bokiem miesiącami i się poddajecie wtedy. A wzrosty są chwilowe, wiecie, to wzrasta na sekundę, no, albo na jakieś tam, na tydzień rośnie. Wtedy wszyscy kupujemy, my kupujemy, a to potem spada i my sprzedajemy. No, to już powtarzałem to 20 razy, ale muszę powtórzyć jeszcze raz, bo tak to właśnie działa. Kupisz dzisiaj krypto, będzie przez 3 miesiące to szło bokiem, albo będzie lekko spadało, lekko rosło. Powiesz, że to nie dla mnie, sprzedasz to, a to wtedy dopiero się zacznie hossa. No i tyle. Albo będziesz czekał, zacznie się hossa, nie będziesz kupywał. Minie tydzień, drugi, trzeci, piąty, już będzie urośnięte razy 10. Powiesz wtedy, kurde, to ja wtedy kupuję. No i kupisz wtedy i wtedy zacznie spadać. Dobra, kończę. Podsumowanie OGN-a, jak widzicie, minus 300 dolców prawie.